Onet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta od Witka, a jestem Jaśmina Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dogcaście Tu Piesek. Dzień dobry, Tu Piesek. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w naszym dogcaście, czyli podcaście, który będzie poświęcony przede wszystkim psom. Ja się nazywam Agata Zając, na co dzień jestem wydawczynią strony głównej w Onecie. A ja Jaśmina Marczewska i też wydaję stronę główną w Onecie. A zgadnijcie, co nas połączyło poza pracą. Pieski. I dlatego też tak się przedstawiamy, ponieważ z naszych rozmów z innymi psiarzami wynika, że ludzi na osiedlu nie poznajesz po twarzach, poznajesz po ich psach. I dopiero wtedy wiesz, kto to jest. Czy to jest ta od Witka, ta od Hejki, czy ta od Chestera. Poza tym to dla nas wielka duma identyfikować się jako opiekunki naszych psów, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli tak będziemy rozpoznawane na ulicy. Jeżeli ruszycie w tę podróż z nami i z naszymi pieskami. Ale to może przedstawmy te pieski, zanim ruszymy w podróż. Agata, właścicielka, a właściwie to opiekunka, bo tak powinno się mówić, pięknej, absolutnie rasowej, rasa Candleberry, rasa mieszana, Hejki. Kim jest Hejka? Hejka jest pieskiem dosyć wysokim i szczupłym, dlatego wielokrotnie pojawia się w rozmowach połączenie Golden Retrievera z wyżłem. Jaśniutki, piękny piesio, z jednym uszkiem oklapniętym, co jest jeszcze bardziej słodkie. Hejka kocha biegać, tak jak wyżły. Szczególnie jeśli w grę wchodzi piłeczka, to... Jeżeli może zapolować. Tak, to jest jej żywioł. Ale z drugiej strony jest bardzo taka... rodzinna, czyli przytulaśna, lubi czuć człowieka wokół siebie, gdzieś przy sobie, tak się położyć, żeby gdzieś tam chociaż kawałek jej ciała dotykał ciała człowieka, ale też jest pieskiem bardzo emocjonalnym, mocno reaguje na to, co się dzieje wokół niej. Jakie masz z Hejką problemy? O czym będziemy tutaj rozmawiać? Przede wszystkim Hejka boi się na przykład mężczyzn, nad czym pracujemy. Nie mam pojęcia, czy kiedyś coś się tam złego stało, bo Hejka jest adopciakiem. Ma około 2 lat i to mój dom, nasz dom, to jest już jej 3. dom i oczywiście ostatni, do 3 razy sztuka i tu już jest koniec, będziemy ze sobą na zawsze. I Hejeczka ma też problem taki, że właśnie mocno, mocno emocje biorą u niej górę. Jeśli się czegoś boi, to rzeczywiście ona później to odchorowuje. I to tak w sensie dosłownym, bo rzeczywiście u niej zaczynają się pojawiać na przykład problemy żołądkowe. W ten sposób odreagowuje. Ale na co dzień jest bardzo wesołym pieskiem, bardzo intensywnym. Jest super dzielną dziewczynką. Często jestem z niej dumna, jak widzę, jak sobie radzi. A jest to wyzwanie, mieszkanie w dużym mieście, jakim jest Warszawa. Zwłaszcza, kiedy dziki chodzą po ulicach. A u mnie jest ich dosyć sporo. Ale Hejka wraca. I była bardzo dumna z niej, jak kiedyś właśnie szłyśmy po takiej polanie niedaleko mojego bloku. I Hejka zauważyła dzika i zaczęła za nim biec. Ale wystarczyło jedno słowo i stanęła. I te uszka. Gdzie jest mama? Gdzie jest mama? Tu jest mama. I przybiegła. A jakie są ulubione słowa Hejki w takim razie? Oczywiście piłeczka. Piłeczek jest wiele, ale oczywiście jest jedna ulubiona, ukochana. Idziemy. I numer 3 to nie do końca jedno słowo, ale jeśli mam jakikolwiek problem ze zwróceniem uwagi Hejki, to wystarczy powiedzieć, a co ja tu mam? I już Hejusia biegnie. Tak naprawdę Hejka jest u mnie od 6 miesięcy. To jest dosyć krótki okres, a dopiero, tak bym powiedziała, od 3 miesięcy zaczęła mi już na tyle ufać i czuć, że ja to ja, jestem jej człowiekiem i nie opuszczę, nie zostawię, będę z nią. To jest cały czas proces u was. Jest proces, bo to zaufanie buduje się dniami, miesiącami i to nie jest takie, jak czasem ktoś mówi, że o, przygarnij pieska i na następny dzień on całego cię pokocha. Możliwe, że są takie przypadki, ale jeśli to jest jakiś pies po przejściach, a wiele zwierząt, które trafia w większości, które trafiają do schronisk, to są pieski właśnie po przejściach. Jak był z Witkiem? Witek też jest pieskiem schroniskowym. Chyba nie jakimś super ciężko doświadczonym, ale troszeczkę nieśmiałym. Spędzamy nasze piesko-ludzkie życie wspólnie już ponad 3 lata, bo wzięliśmy go tuż przed pandemią.
pandemią. Także znamy się już dość dobrze i dość mocno sobie ufamy. Witek jest takim śmiesznym bardzo miksem, bo sięga tak mniej więcej do połowy łydki i ma taką zabawną dość budowę. Ma rozbudowaną klatę, długi kadłubek i krzywe nóżki. Do tego ma złamany ogonek i przodozgryz. To brzmi strasznie, ale jest bardzo piękny. Wszystko w tym małym pieseczku. Wszystko w tym małym pieseczku. Wśród przodków śmiejemy się, że mógł być jamnik, amstaw i wiewiórka, bo wszystko da się odnaleźć w naszym Witusiu. Czyli to jest taka międzygatunkowa miłość. To jest dowód, że psy przyjaźnią się z każdym gatunkiem zdecydowanie. Witek jest też bardzo uroczy. On znowu jest mniej chyba emocjonalny i reaktywny niż Hejka, ale jest troszeczkę bardziej wycofany, mniej ufa obcym ludziom, lubi pochillować, nie biega specjalnie za zabawkami, ale też niczego, nie wiem, nie niszczy w domu, nie ma lęku separacyjnego, jest takim raczej wychillowanym pieskiem. Jeżeli chodzi o wyzwania, z którymi my się dla odmiany mierzymy, to ponieważ ukochaną aktywnością Witolda jest jedzenie, co ja kompletnie rozumiem, to jest jakby, jesteśmy sobie bliscy pod tym względem. Jedzenie to życie, tak. A Witek nie ma już 2 lat, tylko może mieć około 7-8, bo dokładnie nie wiemy i ten jego metabolizm też troszeczkę spada, no to ostatnio walczymy z tym, żeby po prostu się nie zapasł. Jeszcze to nie ma takiego problemu, ale martwimy się o jego stawy, żeby też rzeczywiście był zdrowy, miał zdrowe serduszko. No i próbujemy nad tym troszeczkę zapanować, więc dużo spacerować, a karmić lekkimi rzeczami, co mu się oczywiście bardzo nie podoba. Ale tutaj też trochę był trening, jeśli chodzi o tę aktywność, o zyskanie aktywności z Hejką, która był. Uczyła Witka biegania za piłeczką. Tak, i idzie mu coraz lepiej, aczkolwiek komenda aport... No cóż, wymaga jeszcze dopracowania, bo na razie Witek biegnie za piłeczką i kładzie się z nią w trawie. Jeszcze nie wraca, ale to może więcej spotkań z Hejką i będzie wychodziło mu lepiej. Albo może w czasie naszego dogcastu dojdziemy wspólnie do tego, jak skutecznie szkolić pieski z sztuczek, z komend, z rzeczy, które im się mogą przydać w życiu. Ale czy to w takim pewnie, codziennym. Pewnie wyciszania to tak, jest super ważne. I wiele osób o tym zapomina, że... Jak najbardziej. Że takie... O tym wszystkim będziemy mówić, o tym jak mieć zdrowego, mądrze wyszkolonego, niekoniecznie chodzącego po sznurku czy tam pod sznurek psa. Czym go karmić, jak o niego dbać, czy to kiedy jest zimno, czy kiedy jest upał. Jak wygląda życie psów rasowych, psów adoptowanych, psów pracujących. Jak wygląda praca wolontariuszy w schroniskach. Chciałybyśmy, żeby cały ten psi i dookoła psi świat gdzieś tutaj miał swoje miejsce, bo po prostu strasznie nas to kręci i strasznie nas to ciekawi. A... I mocno też przeżywamy losy bardzo przeróżnych mocno. Piesków. Sporo łez wylałyśmy razem nad różnymi pieskimi losami. Obie nie obejrzałyśmy dosyć znanego powszechnie na świecie filmu o psie Hachiko. Tak, no ja nie podejmę się tak chyba ja jednym radę. I to jest świadoma decyzja, mimo tego, nie mam że tylu chusteczek w domu. Że jesteśmy ogromnymi fankami. Tak, bo psów. Tak naprawdę to jest podcast w dużej części fanowski, dlatego że chciałybyśmy też być uczciwe i zaznaczyć na wstępie, że nie jesteśmy weterynarkami. Że nie jesteśmy ekspertkami, behawiorystkami. Być może kiedyś będziemy, kto wie, czy nas tak droga nie poprowadzi. Nie mamy wykształcenia biologicznego, zoologicznego. Mamy za to bardzo dużo psiej miłości w sobie i jesteśmy bardzo ciekawe. I chcemy się nią podzielić. Znaleźć innych psiarzy, którzy po prostu chcieliby się rozwijać, którzy chcieliby szukać dróg na budowanie mądrej relacji z pupilem. Chciałbyśmy o tym rozmawiać takim przystępnym, ludzkim, przyjaznym językiem. Czy powinnam powiedzieć psyjaznym. Więc mamy nadzieję, że to w tę stronę będzie szło. W naszej głowie jest mnóstwo pytań. Mnóstwo. Na część już w czasie naszej drogi z naszymi zwierzakami znalazłyśmy odpowiedzi częściowo chociaż, ale nie na wszystkie, bo trochę tak to działa, że... To jest ciągła praca. Tak, jak to w związku? Im więcej wiesz, tym bardziej sobie zdajesz sprawę, jak wiele jeszcze jest do odkrycia i do poznania. Tak, dlatego chciałybyśmy nie tylko rozmawiać tutaj o tym, co same wiemy, co same przeczytałyśmy, co same sprawdziłyśmy, ale też zapraszać do was, dla was ekspertów, którzy wiedzą lepiej niż my, jak poprawić psie życie, ale też rozmawiać ze znanymi osobami, które słyną z tego, że psy kochają i im pomagają. Jest nas wielu, jest tych tak. osób, jest naprawdę. I mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Będziemy was serdecznie zapraszać do udzielania się na naszych social mediach, na social mediach naszych psów również, ponieważ nasze pieski mają swoje Instagramy, które same prowadzą oczywiście. Oczywiście z łapkami. Hejka zaprasza, tam wstukuje, wiecie, rolka, już wie co to jest. Post. Absolutnie, sama montuje. Insta story. No, bardzo dzielny piesek, tak samo jak Witek. Hejka zaprasza na tut.
Hejka. Piesek, podkreślnik, Witek. Oprócz tego można też znaleźć nas, Jaśmina Marczewska, Agata Zając. I też z nami bezpośrednio się kontaktować. Zapraszamy też na Instagram, chyba przede wszystkim, oczywiście, naszego podcastu, czyli Tu Piesek, gdzie mamy nadzieję, że będziemy dostawać od was i pytania, i sugestie. I jakieś takie zagadnienia, co jaki temat możemy jeszcze poruszyć. Trochę już mamy historii za sobą, bo i ty, Jaśmina, miałaś wcześniej pieski, chociaż to jest ten pierwszy taki twój już... W takim naprawdę dorosłym życiu, właśnie. Tak. Mamy co opowiadać. To jest mój trzeci piesek, drugi z adopcji. Chyba na początek porozmawiamy, nawet nie chyba, na początek na pewno porozmawiamy z wami o adopcji, jak to się je. Jak to wygląda, jak się przygotować, jakie pytania mogą pojawić się wam w głowie w trakcie tego procesu. One też wyglądają różnie, w różnych schroniskach oczywiście. Ale gdzieś tam są te punkty wspólne. Myślę, że możemy wam troszeczkę doradzić z takiej właśnie laickiej, mimo wszystko perspektywy, z czym trzeba się zmierzyć i z czym trzeba się liczyć. Tak, a tu jeszcze ciekawostka, bo to jest fajna klamra, że tak naprawdę ten temat, który będzie w pierwszym naszym odcinku, to był jeden z pierwszych tematów, który połączył tutaj mnie i Jaśminę, jak tak się w ogóle poznałyśmy. Tak. To jest super ciekawe, bo Jaśmina już wtedy była opiekunką Witka od niemal roku. Tak. A ja z kolei już dosyć intensywnie rozglądałam się i przeszukiwałam i czytałam historię piesków ze schroniska i szukałam tego jedynego, bo to trochę tak jest, że to pieski wybierają nas jak w jakiś magiczny sposób. Tak samo było z tobą i z Witkiem, którego znamy się tylko z widzenia. Tak jest, ale to jest już historia na adopcyjne wspominki. Za tydzień pewnie. Tak. I nie możemy się już doczekać. Będziemy czekać również na was, na wasze pytania, na zdjęcia waszych piesków. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, my i nasze psy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Hau, hau. Łapa. Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.